Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. I w dzisiejszym odcinku wybierzemy się do ostatniego, niestety już skrzydła w Karazanie, czyli do iglicy. Nie powiem, że która została dopiero co otwarta, bo jest w pół do drugiej w nocy. Więc mam nadzieję, że moje poświęcenie zostanie przez was docenione. Tym się na razie zajmować nie będziemy. Przechodzimy natomiast do naszej kolejnej przygody, tak jak już mówiłem, niestety ostatniej, dlatego niestety, bo jestem wielkim fanem przygód i będzie mi jej brakować. Do następnej przygody na pewno jeszcze masakrycznie dużo czasu, ale tymczasem się nie martwimy i sprawdzimy, co na nas czeka w iglicy. Czyli już w głównym celu naszej podróży, miejmy nadzieję, że Medivah uda się nam dzisiaj uratować z rąk wielkiego, nikczemnego demona z prologu, dlatego też otwieramy iglicę. W końcu dotarliśmy na szczyt wieży. Odszukaj właściwy portal i sprowadź z powrotem Medivah. Tak jak widzimy, portali strzeże Netherspine. Dlatego też prawdopodobnie on będzie jednym z bossów, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Ale zanim do Netherspine'a dotrzemy, czeka na nas... Goście z przyjęcia w komnatach mistrza! Wynocha! Czeka na nas widmo Arana, które nie jest zbyt gościnne. Szczyt wieży, a tam rozgniewany duch, który ma pasywną moc specjalną. Obaj gracze mają obrażenia zaklęć plus 3. No to fajnie było wybrać maga. Czy ja mam w ogóle jakąś talię maga? Bo szczerze mówiąc w tym momencie nie pamiętam. Dobra, na szczęście jakaś Jaina jest. Wydaje mi się, że jest to Yogg-Saron Mage, więc raczej speli ma całkiem sporo. Miejmy nadzieję, że Jaina się sprawdzi całkiem nieźle. Dlatego też pierwsza walka to będzie swojego rodzaju pojedynek magów. Miejmy nadzieję, że mój mag będzie górą. Jaina kontra widmo Arana. Tak, jak widzimy, widmo Arana jest animowane. Ale niech nie czuje się z tego powodu jakiś lepszy. Dobra, myślę, że tą rękę początkową zostawimy. Myślałem, czy by nie wymienić akolity bólu na żmija many, ale któż to wie, czy ten żmij many mi się w ogóle do ręki trafi. Boss 30... Żadnej głośnej muzyki w mojej wieży! Poznaj Arana, marudnego ducha. Trochę taka karazanowa wersja tej dziewczynki z toalety w Harrym Potterze, ona też na wszystko narzekała. Dobra, pojawiło się lustrzane odbicie. Akurat z nim, myślę, nie powinno być dużo problemów. Tak, tajemny wybuch za 8, całkiem mocne. Być może... Nie jestem jakimś tam błaznem! Jestem Nilas Aran! Okej, szanuję. Jestem ciekaw, czy będzie mi okładał po twarzy zaklęciami. Sekret! Niestety płomień, który jako, że ma zwiększone siły zaklęć, uderzy za 3. A nie za 0. Dobra, to okolita bólu. Przypuszczam, że sekret, który mój przeciwnik, to jest kąt zaklęcia. Dlaczego tak uważam? Oj, sporo sekretów ma. No dobra. Kolejne obrażenia zaklęć dla mnie. Dobra, myślę, że po prostu potrajdujemy. Co to jest? Jeszcze raz, kiedy... Czekajcie, to jest jakiś dziwny sekret. Kiedy przeciwnik zaatakuje, zadaje 5 punktów obrażeń wszystkim pozostałym wrogom. Aha. Czyli także mi. W twarz. To z tego, co się zdążyliśmy przy okazji dowiedzieć, mój przeciwnik ma całkiem nowe sekrety. Zarły wszystko z bufetu i teraz ostrzą sobie zęby na murloki. Kurczę, kolejny sekret. Niedobrze. Ojojojojoj. Dobra, zaatakuję akolitę. Kula ognia za 9 całkiem nieźle. Zobaczmy, czy to będzie znowu ten sekret. Tak, po raz kolejny mamy wieniec. Zaatakowałem w ten sposób, żeby akolita dobrał kolejną kartę. No i dobra, sprawdźmy, czy to nie jest przypadkiem kontrzaklęcie. Okazuje się, że nie. Za 6, za 9, za 6. Dobra, skończmy turę. Na razie nie będę nic używał. Pocisk lodu. Miejmy nadzieję, że pójdzie na face.
Niestety tak się nie stało. Nie ukrywam, że na to po cichu liczyłem. Dobra, to zróbmy tak, liczę na to, że nie ma żadnego sekretu, który sprawia, że jeżeli rzucę na niego zaklęcie, to wtedy on mi oddaje ze zdwojoną siłą. Pyta się obserwator, który niestety dostanie buffa. Ale on nie jest problemem, bo na niego mamy tajemny wybuch. Dlatego też zrobimy tak. Tajemny wybuch za 12, tego się nie widuje zbyt często. I myślę, że w sumie magiczne pociski, za ile one były? Za 8 chyba także mogą pójść na face. A na kolejną turę mamy bardzo mocną kulę. Lodowa bariera, spoko. Tego sekretu także nie widzieliśmy wcześniej. Dobra, mamy pocisk lodu za 8, lodową barierę za 11. Co zabije? Smoka. W sumie dobrze, że nie idzie na face. Bo nie muszę się w ogóle obawiać o moje życie. No dobra, to podwójną kulą ognia za 10 tak naprawdę kończymy walkę, która jak widzimy wbrew pozorom nie okazała się zbyt ciężka. Jestem ciekaw, jak będzie ten boss wyglądał na heroiku. Ale myślę, że podobnie jak na normalu będziemy z nim walczyć magiem. Przybyliśmy w samą porę. Dobra, dostajemy Lokaja Mediva. Moim zdaniem jedna z najlepszych kart, jaka wychodzi w tym pakiecie. Oraz widmowe pazury, które początkowo mnie przerażały, myśląc o face szamania, ale w sumie... Szaman, face, obrażeń, zaklęć raczej zbyt wiele w talii nie ma, ewentualnie jak mu się trafi dobry totem. Ale tak czy siak broń za 1, która może być bronią 3x3 jest trochę przerażająca. Dobra, wreszcie docieramy po wielu tygodniach do pokoju z portalami. No ale tak jak mówiłem, pokoje z portalami są strzeżone. Otchuarion sprawuje pieczę nad wszystkimi portalami w Karazanie. Musimy mieć jego urządzenie sterujące. W ostatnim nagraniu mówiłem wam o tym, że tłumaczenia polskie nazw niektórych bossów są dość dziwne. I taką nazwą właśnie jest Otchuarion. Jak to w ogóle brzmi? Przejmij kontrolę nad portalami, aby uwolnić Mediva. Moc specjalna Otchuariona. Daj twojemu bohaterowi plus 3 do ataku w tej turze. Okej, czyli... W tej walce by mi się jakieś tamty w sumie przydało, albo leczenia. Więc myślę, wybierzemy sobie Lady Liadrin. Miejmy nadzieję, że otrzymywanie 3 obrażeń na turę po mordzie mnie jakoś za bardzo nie boli. Liczę na to, że mój przeciwnik nie będzie miał w talii obszarowych zaklęć i że nasz Enzo w Control Paladin jeszcze sprzed wyjścia Karazanu się sprawdził tutaj całkiem nieźle. To zakłóca twoje badania? Lady Liadrin z misją uwolnienia Mediva z rąk straszliwego demona. Z którym, z tego co wiem, będziemy musieli się zmierzyć raz jeszcze. O! Cóż to jest? Te promienie wzmacniają smoka. Zablokuj je stronnikami. Jak widzimy, mamy tutaj jakąś inną mechanikę. Czerwony portal. Postać w czerwonym promieniu ma furię wichru. Aha, czyli jak postawimy ją tutaj. Błękitny portal. Postać w błękitnym portalu przyjmuje maksymalnie jeden punkt obrażeń naraz. Czyli jak zbroja maga. Okej, czyli musimy obok tych portali stawiać stronników. Fajnie wiedzieć. Ciekawostka taka. Rozumiem, że na razie i on ma tarczę, i on ma furię wichru, więc na razie pozbawimy go pierwszego efektu. Moje eksperymenty. Nie dotykać. Ale powiem wam, że to jest bardzo fajne. Kolejny fajny boss, który byłby bardzo dobrym pomysłem na karczemną bójkę w przyszłości. Tyle wiedzy do zdobycia. Dobra, przypuszczam, że niestety zniszczy mojego Luthordera, nawet księżycowym ogniem. No dobra. To można i tak. Pojawił się Ragnaros, a ja niestety oberwę za 6, bo mój przeciwnik ma furię wichru z portalu czerwonego. No dobra. A wiecie co? Postawimy po tej stronie obrońcę Aldorów. Jako, że ma 3 punkty życia, to aż 3 razy musi oberwać. Przestań majstrować przy portalach. Modulacje przepływu są idealne. Nie no, powiem wam, zaskakujący boss. Jestem ciekaw, co on będzie na heroiku robił. Za którym jest Mediv. Dobra, znowu oberwę za 6. Jest jeszcze tajemne pociski, fatalnie. Jak idzie po mordzie.
Tak, zdecydowanie furię wichru także warto by było zablokować. Dobra, mogę go uderzyć za 3, więc korzystam z okazji. Punkty życia mi się kończą w 5. turze, więc jest super. Chyba wybrałem zbyt wolny deck na tą walkę, jak mam być szczery. Jeszcze sobie rampę robi mój przeciwnik. No fajnie, super się dzieje. Dobra, zdecydowanie musimy go pozbawić furii wichru. Bo to się dla mnie skończy bardzo źle w bardzo szybkim czasie. Dobra, portale przejęte. Przynajmniej na chwilę. Miejmy nadzieję, że teraz mi nie rzuci żadnego flame strike'a. Potrzebujemy tych portali. Goście zaczynają wrzucać księgi do puli many. Ogólnie mój przeciwnik jakoś, jak widzimy, nie jest zbyt chętny do używania jakichkolwiek kart. Ała. Dobra, na szczęście kolejny przydupas przejął portal, więc nie jest źle. Ej! Oszustwo. Dobra, jako że nie chcę, żeby to zginęło, bo przejmuję jego tak naprawdę furię wichru, to postawimy po tej stronie Krajna Krwawe Kopyto i miejmy nadzieję, że 7 punktów obrażeń w tej turze mi nie zada. Jeśli tak, to jest dość przykre. AOE czy w jednego? AOE, no dobra. Na szczęście mam dobrą moc specjalną na tego bossa i zablokujemy jego obrywanie tylko za jeden. Dobra, bijemy go dwa razy po mordzie. Dobrze, z niego powstanie kolejny stronnik. Wiecie co, ja się podleczę za 10, bo patrząc na to, ile mam punktów życia, to się trochę boję o to, jak ta walka się skończy. Nie no, w sumie wam powiem, że paladyn, podobnie jak szaman, na tą walkę jest całkiem dobrą klasą. Bo stawia po prawej stronie totemy, czy też przydupasów paladyńskich. Jezu, on się teraz będzie tyle leczył? No dobra, to Ragnaros, władca ognia. Nie ma sensu go stawiać po lewej, bo nim atakować i tak nie można. Więc furia w wichru mu się kompletnie do niczego nie przyda. Ale w razie gdyby zginął mój rekrut z srebrnej dłoni, to zawsze Ragnaros przejmie jego efekt. W sumie mogłem Ragnarosa w tym miejscu postawić. To było, myślę, nawet lepszym pomysłem. 7 ataku, ała. Jak dobrze, że ja się w tamtej... Ej! Dobra, cofnął Ragnarosa, ale tak czy siak... A wiecie co, wystawię go po raz kolejny i Ragnarosem skończę walkę. A co mi tam? Za karę, że mi go dziad jeden cofnął. Dobra, otchłaniec, czy jak on tam się nazywał, został przeze mnie pokonany. Ale powiem wam, to było trudne. To było trudne, ale to było bardzo sprytne i kreatywnie wymyślone przez Blizzarda. Jak to działa? Dobra, portale przejęte. Dostaliśmy historyczkę od chłaniora i żmija książkowego. I to, co nam zostało, to ostatni boss. Którym jest Medivh? Czym jest ostatni boss? Udało się. Otwórz portal i rozkręćmy tę imprezę. Aha, wygląda to, że ostatnim bossem jest event zatytułowany Uwolnij Medivha. Otwórz portal. I baw się dobrze, ale myślę, że o dobrej zabawie nie będzie tutaj mowy, bo jednak nie da się ukryć, ostatnie bossy są zawsze tymi najtrudniejszymi i tymi, z którymi trzeba się najwięcej namęczyć. Dlatego też tutaj za bardzo nie będę przedłużał i znowu możemy sobie wybrać postać. Kto będzie finałowym... wyborem. Niech będzie Murloc. Niech będzie nasz Murloc, którym wbijałem rangę w poprzednim sezonie. I którym bardzo szybko... No, nareszcie. Nazra będzie władać tym netem. To nie jest Medivh, pomyłka. Oj, nie ten portal. Pokonaj ją, żebym mógł spróbować ponownie. Aha!
Kontra! Nazra! Na kolana przed hordą! Czyli co, czeka nas kilka walk teraz? Dobrze, mam przynajmniej dobrą rękę początkową. Trochę wygląda jak Face Shaman, ale obiecuję, to nie jest Face Shaman. 15 punktów życia. Horda, przyzwij orka 3 na 2. Zajmij się tym, a ja tymczasem rozgryzę sterowanie. No dobra, skoro tak, to będzie ciekawie, ale tak jak mówiłem, te ostatnie bossy są zawsze ciekawsze od poprzednich, więc tutaj mnie to jakoś za bardzo nie zaskoczyło. Dobra, żeby mi tylko kart starczyło, bo kto to wie, ile tych bossów będę miał do pokonania. Plus jest taki, że ma tylko 15 punktów życia, więc to nie powinno być zbyt trudne. Minus jest natomiast taki, że tymi orkami będzie spamować. Dobra, zrobię tak. 15 punktów życia nie powinno być ciężkim zadaniem dla mnie w tym momencie. I miejmy nadzieję, że tak w istocie będzie. Zmuś ją do odwrotu. No próbuję, spokojnie, Morios. Mam nadzieję, że coś mi z tego wyjdzie. O nie, fuck. Jeszcze z taką bronią mi wyskakuje. Dobra, niech będą wilki. Gotowe. Co prawda za ich pomocą nie zabiję jej w kolej... Jezu, jeszcze walnięcie sobie użyję, no spoko. Więcej armora. Jeszcze orka do tego dostawi. Na szczęście mam totem do siły zaklęć i z portalem do Malstromu to będzie całkiem fajnie działać. Więc tutaj akurat to spoko wyszło. Co dostaliśmy? Pająka. Zawsze dodatkowa bestia do ręki. Ty lepiej na razie żadnego nie otwieraj. My już tutaj mamy jednego. O, to świat macek. Tego zdecydowanie. Nie, świat macek mieliśmy w poprzednim dodatku, więc podziękuję mimo wszystko. Zbiła totem. Bardzo dziwna decyzja ze strony tej oto koleżanki. Dobra, zróbmy tak. I dobijmy ją. Zobaczymy, co się stanie dalej. Nazra, do widzenia. Koniec talii. Przekonajmy się, czy ten jest właściwy. Miejmy nadzieję, że tak. Czy znowu nas... O! W samą porę na imprezę. A pana to ja chyba skądś kojarzę. Zajmij się proszę tym demonem. Ja muszę prosić. Nie, czekaj, pomóż mi! Proszę, możesz pożyczyć mój kostur. Za jego pomocą aha, można kontrolować portale. Tylko go nie. Aha, Atiesza dostałem. I uciekł. Moc specjalna taka sama jak była. Oczywiście na dzień dobry jeszcze mi stół wyczyścił. Nie no, świetnie, przecież wszystko jest pod kontrolą. Dobra, zaczynamy się zastawiać. Tą bronią nie będę atakował. Myślę, że to nie ma najmniejszego sensu. Ona mi bardziej się przyda jako... Nie? Tylko nie w niego. Pia. Bawnie go jeszcze. Houston? Chyba mamy problem. Dobra, to zabiję. Totem z atakiem. Liczyłem na coś innego. Dobra, niech będzie. Kurczę, nie mam żadnych zaklęć, a w sumie jakbym wiedział, że dostanę Atiesza, to bym sobie... Halo! No po prostu świetnie. Masakra. Dobra, dostaliśmy wilki, więc nie jest źle. Wilki przy okazji dadzą mi stwora za 3, za Tiesza. Okej. Posłuchaj. Ojojojojoj.
Dobra, Kaluak niech stoi w tej, z tej strony. Totem Golem też jest zajebisty w tym momencie. Oprócz tego totem. Zabiję panią Sukubus. I miejmy nadzieję, że kolejnej wypaczonej otchłani mój przeciwnik nie ma. Strażnik spaczenia, spoko. To jest okej. To nie jest tragiczne. Z tym myślę powinienem sobie w miarę poradzić. Burza z piorunami też jest zacna. I myślę, że jej w sumie teraz użyję. Przy okazji zyskam kolejnego stronnika za tierza. Dobra. Teraz pomyślmy tak, żeby nie potracić tego, co najcenniejsza. To uderzymy tak. Uderzymy tak. Tym pójdziemy na face. I totem. Dobra, myślę, że mamy sytuację w miarę ustabilizowaną. Z tego względu, że jeżeli przyzwie kolejnego Gehenala, to mamy Fire Elementala. Jestem ciekaw, czy stronnik, którego dostajemy na początku tej walki, przed tym bossem, to jest zawsze ten sam stronnik? Czy jest to losowe? Jeżeli jest to ten sam, to... To w sumie trochę smutno. Policzyłem na więcej ciekawych akcji. Dobra, pomyślmy, jak to zrobić najlepiej? Tak, żeby się wszystkiego pozbyć, a nie mieć tutaj zbyt dużych strat. Jeżeli postawię totem tutaj, to mogę zrobić tak, dobić go Atieszem. Wiem, że tej broni tak się nie powinno używać, ale już walić to totem z tamtem. Na to liczyłem, nie ukrywam, a resztą pójdziemy sobie na face. Dobra, o ile mój przeciwnik mnie nie wyczyści z tołu, to w kolejnej turze tak naprawdę powinniśmy mieć Litala, jak tak w sumie patrzę. Chyba, że mi zniszczy totem. Tak, to było zdecydowanie bardzo głupie z jego strony i bardzo się w sumie cieszę, że tak zagrał. Przyzywamy Mukle z dwoma bananami. Zobaczmy jeszcze, co dostaniemy z naszego portalu do Malstromu. No i dobra, ile mam obrażeń na stole? 2, 8, 9, 11... Wiecie co, ja to porozdzielam po stronnikach. Bo jak się wytraduję ze swoim Gehenalem z jednym z moich stronników, to będzie trochę lipa. Wyssanie duszy w Mukle. No dobra. Ale jak widzimy, dalej idzie ostro na face. Co w sumie jest dla mnie o tyle dobre, że mi się dzięki temu udało wygrać. Książę Malkezar pokonany po raz kolejny. Tym razem już niestety nie uciekł do portalu. Tylko jest to jego definitywny koniec. Dobra robota. Dalej. Czas na przyjęcie. Tak, jedna noc w Karazan, która trwała ponad 3 tygodnie, ale w końcu udało nam się pokonać wszystkie przeciwności losu. Dojść na szczyt i uratować Mediwa. Dlatego też możemy w końcu wyruszyć na przyjęcie. Dostajemy chochlika Malkezara oraz ostatni z portali, czyli portal dla wojownika, który w sumie mieliśmy okazję przetestować ostatnio na Karczemnej Bójce. Tak jak widzimy, Karazan odbywa się przyjęcie. Dostajemy dwa kolejne legendary. Wyzwanie dla Łotrzyka i dla Druida. I wielkie podsumowanie na koniec dodatku. Udało ci się. Nie mogę uwierzyć, że przyjęcie rozpoczęło się o czasie. Możesz przyjechać za tydzień. Mediv ma urodziny. Przydałaby się pomoc. Jestem ciekaw, czy to jest tylko takie dziwne stwierdzenie, czy w istocie za tydzień czeka nas jakaś niespodzianka z karczemną bójką. Nie ukrywam, że bardzo mi się z tego ucieszył. Dobra. Jak widzimy, normale zakończone. Nie ukrywam, że nie były one zbyt trudne, że z heroikami nie pójdzie tak prosto. No ale dobra, dzisiaj to było tyle. Myślę, że jest już wystarczająco późna pora, żeby położyć się spać. A w kolejnym odcinku czekają na nas 3 ostatnie heroiki oraz 2 ostatnie wyzwania klasowe. Dlatego też, tak jak mówiłem, na dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!